Cześć, witajcie. Z tej strony Radek. Mamy dzisiaj piątek. Dokładnie godzinę 12, 17 grudnia. No i to taki czas, że już robota w polu się skończyła i tak chodzę dzisiaj. Robiłem troszkę ospy. No i mówię, nagram coś, bo dawno nic nie dodawałem. Mówię, nagram, pokażę wam, jak wygląda część. Postanowiłem, że to nagram wam takie codzienne obowiązki tylko w częściach. Dzisiaj pierwszą częścią chciałem wam zaprezentować dojarkę. Tutaj pomieszczenie, w którym mamy właśnie schładzalnik, o którym zaraz będziemy opowiadać. Schładzalnik, dojarkę, część dojarki. I to tak podzielę na 2 lub 3 odcinki i wam o tym coś więcej opowiem. Dobra, nie przedłużając, wejdę tutaj do środka. Mam odsunięte drzwi. Nie wiem, przysunę. Nie, odsunę. Będzie widniej, będzie lepiej widać. I tak, po kolei. Zaczynając od zbiornika, jest to zbiornik firmy Yapi. Jest to zbiornik wannowy o pojemności 1600 litrów. Więcej do niego wchodzi, bo jak panowie raz, no cysterna po prostu później przyjechała, nie? No to było więcej, bo tam akurat do cysterny się nie mieściło i przyjeżdżali, wyciągali troszkę. Znaczy no trochę, że zostawało, nie wyciągali wszystkiego. Mieli przyjechać znowu za 2 dni do odbioru. I coś tam było, nie wiem, czy to nie było czasem zimową porą w zeszłym roku, było mleczka trochę więcej. No i wydoiliśmy jeszcze raz, to do zbiornika się wszystko normalnie zmieściło, jeszcze miejsce było, także te 1600 na spokojnie sobie wchodzi, tak jak tu producent deklaruje. I tak, sprężarka, po kupnie tego zbiornika, sprężarka była wymieniona, tak tu widzicie, jest założona niebieska, a była czarna. Sprężarka jest założona od zbiornika 2000 litrów. Taka była wcześniej, taka jest i teraz. Zbiornik bardzo fajnie, szybko chłodzi. Kończymy doić i zbiornik chodzi jeszcze, ja wiem, około 20 minut, 15, pół godziny. Zależy, kiedy się włączy. Jak się włączy później, no to dłużej. Ale jak doimy na przykład, o, pierwszy dój i przychodzimy... Doimy pierwszy dój, przychodzimy tutaj z aparatami, włączamy zbiornik, no to kurczę, nie wiem, teraz nie powiem wam na zegarek, jak to czasowo wygląda, ale szybko, dosyć szybko chłodzi, bo nie chodzi godzinę czy półtorej na przykład, o tak to powiem. Dobra, sterownik, tutaj bardzo prosty sterownik z firmy, która tu opracowała. Mamy temperaturę ustawioną mleka na 5 stopni, teraz mam na 5, bo jest, no zimno już jest, a jak jest ciepło latem, to mam na 3,8-4, mieszadło. Podniosę teraz klapę, pokażę wam, jak to wygląda w środku. Takie mieszadełko, tutaj termometr, o tutaj mieszadło, no i tyle, tam widać płaszcz, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Ale tam jest płaszcz, o, widać tutaj, to takie co wystaje, to jest właśnie płaszcz od chłodzenia. Duża powierzchnia jest tego płaszcza i on dlatego może też tak szybko chłodzi. Dobra, dalej przechodząc, mamy dojarkę z firmy Delaval na 6 aparatów. Jest przygotowana na 8, pompa też jest na 8 przygotowana, że na spokojnie sobie może chodzić. Mamy aparaty z masażami, już wam pokażę. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi, no to jest im to znajome. U nas to wygląda tak, że te kureczki sobie odpowiadają za masaż. One się, teraz powietrza nie ma, to się to nie załączy. On jak spadnie na dół, wtedy włącza się masaż, ciśnienie spada tam do 0,35 bodajże, z tego co pamiętam. Gdy jest tak jak teraz, jest 0,05. Wpinanie jest bardzo proste, jak to w Delawalu. Mamy 2 przewody, mleczny, powietrzny. Przekręcamy w lewo o 90 stopni, wychodzi.
do dojenia podchodzimy, cyk, przekręcamy, zapinamy, tyle polityki. Dobra, mycie mamy na manifoldach. Tutaj na wpinanych manifoldach mamy mycie. O, tutaj widzicie, są dziury powiercone i są zaklejone. Tylko trzeba założyć z jednej strony tutaj manifoldy i tam z tamtej strony po jednym. I już jest na 8. Także mamy manifoldy wpinane. O, muszę je wziąć do siebie. Do siebie. I wypinam. Jak wpinam to do, od siebie i na dół, no bo tak, o, teraz nie wyciągnę, bo tam na dole jest ten kureczek, który tam podaje wodę. Także wpinamy na dół, tutaj na kolektorze do mycia musi być zabezpieczony zaworek, żeby cały czas przepływ był. I tak, całość instalacji mamy zrobione na rurach mlecznych. 50-kach, bo ja na takich rurach chciałem standardowo, jest to praktycznie ten pan, który nam to montował, mówił, że wszystko robią na 40-kach, takich jak i tu powietrzne, nawet powietrzne niektórym zakładają jeszcze mniejsze. Tu są 40-ki powietrzne, 50-ki mleczne. Mówi, że robi przeważnie na 40 i 40, a nawet jak ktoś chce taniej, to powietrzne zakłada troszkę mniejsze. I tak, mamy zawór do mycia, teraz jest w pozycji do mycia. Tak przekładamy, jest w pozycji do dojenia, wyciągamy tylko, o, tutaj ten taki grzybek, tu wrzucamy gąbki, jak się skończy doić, żeby wyciągnąć wszystko mleczko. Dobra, zatkam to, żeby jak przyjdę doić, żeby nie biegał, że powietrze mi gdzieś łapie. Dobra, tutaj mamy przepływomierz do słoja. Jak tutaj się podnosi. Słój mamy jeszcze dodatkowo. Słój mamy 60 bodajże litrowy, z tego co dobrze pamiętam. 60? 58 dokładnie on mieści. Czyli 50. No. Tutaj jak jest od dołu, jak ja wiem, na 1/3 wysokości załącza się przepływomierz. Pompuje. Pompuje tutaj przez to. Ten wąż tu idzie przez filtr. Filtr mamy ułożony pionowo, bo ja tak chciałem. Jak się kończy dojść, to się spuszcza resztę mleka tędy i wszystko fajnie spływa. Jak jest pod kątem, to może nieraz nie chce spadać czy coś. Tutaj mamy założone na pionowo. Tak jak chciałem. Zaworek na dole. Tu jest dojarka akurat po myciu. Odkręcę, to wam pokażę. O, tak spuszczam mleko. Spada woda z przewodu z jednego. Tutaj popuszczam u góry. Pokażę wam, gdzie zakładamy filtr. I tak, tutaj spada woda. Woda sobie teraz spadnie, ja to odkręcam. Tutaj wyciągam tą zaślepeczkę taką. Wyciągam sprężynę, na sprężynę zakładam filtr. Wkładam zaślepkę. Cyk. No, chodź. Jedną ręką, to tak troszkę ciężko, bo jest zimno, ten wąż jest też sztywniejszy. O, zakręć się, żebyś nie spadł. Dobra, jest. Jest zakręcone, tutaj mamy przełącznik do wypompowywania, do tego silniczka do wypompowywania reszty mleka. O, możecie usłyszeć, jak chodzi. No bo wiadomo, jak zostaje, no to trzeba coś z tym zrobić, żeby to mleko przepompować. No i tutaj mamy wąż. Wąż tutaj jest włożony do mycia, teraz ta lanca. O, ona jest taka długa, wyciągnę wam, pokażę. Ona ma długości, ja wiem, z 80-90 cm. No i ją się wyciąga. Dobra. Tak. No i główny sterownik, czyli myjnia. Teraz jest w pozycji jest teraz mycia. Tutaj mamy rozrysowane 5 programów. U nas mycie jest na 3 programach. Jest nawet, widzicie, że na trójce teraz. Czyli jest już po myciu. Mamy płukanie zimną wodą w 4 albo w 5 cyklach. Płukanie, wylewanie, płukanie. Tam 5 cykli ona sobie takich małych robi, nie? Szybkich, później zmienia się w drugi cykl. Jest to mycie gorącą wodą z chemią, którą zaraz pokażę. Puszcza pierw gorącą wodę, później pobiera chemię,
do czystej, gorącej wody znów i myję to kilka tam cykli. Włączyło się mieszadło. No i na sam koniec jest trzykrotnie obwód jest płukany. No i tutaj na trzecim programie się kończy. Tym przyciskiem się wybiera myć program, czyli ten jest czwarty, piąty. No i każde mycie zaczynamy od pierwszego. Teraz jakbym tutaj włączył, czyli on się uruchomi. Na zero przekręcamy, jest myjnia wyłączona, widzicie, zgasło. A w lewo tutaj na te, ja to mówię, na dujki, czyli włączamy dojarkę do dojenia. Tutaj mamy kasetę do zadawania chemii. Chemię podajemy tutaj ręcznie, ona sama nie pobiera, nie ma jeszcze takiej funkcji. Sama myjnia nie jest jakoś stara, ale nie jest wyposażona właśnie w pobieranie. Tutaj mamy do chemii, a tutaj mamy drugą kasetę. Można, tak jak mówię, można te programy jeszcze włączyć, uruchomić, ale my tego nie ma, znaczy no nie korzystamy z tego. A tutaj mamy na przykład do dezynfekcji kasetę do jakiegoś preparatu. I tak. Tak całość wygląda. Jeszcze pokażę wam chemię, jaką stosujemy. Są to dwa płyny. Ten jest taki biały z tym, bo to jest zasadowy. Ten, który mieliśmy wcześniej, nie wydzielały się takie, o, takie to, co tutaj jest. Wcześniej na tamtym nie było. Tutaj mamy kwaśny, tutaj mamy zasadowy. Mamy tutaj taki pojemniczek, tak, o, z tyle gdzieś wlewamy. Tutaj jest około 200-220 ml. Tyle na jedno mycie tego płynu zużywamy. No i tak jak mówiłem, pierw rano idzie, tak żeśmy sobie ustalili, rano idzie kwaśny, wieczorem idzie zasadowy. I tu mamy jeszcze filtry są w rozmiarze, zaraz wam powiem, 320x60 bodajże, z tego co dobrze pamiętam. No wychodź, gdzie teraz nie chcę wyjść. O, i taki jest filtr, wezmę go od razu tutaj, położę go od razu tutaj. Aha, będzie gotowy do włożenia, do mycia. Dobra, to będzie chyba tyle, pójdę wam jeszcze pokażę, jak wygląda pompa, no i to chyba będzie wszystko. Dobra, to za chwilkę się widzimy. Jestem, zamknąłem drzwi, bo jest straszny wiatr i nie byłoby nic słychać. I tak, jesteśmy w mojej paszarce, ale o tym to w następnej części, jak będziemy przygotowywać paszę krową. Dobra, tak wygląda pompa, ona jest tutaj zrobiona w środku, żeby na nią było oko cały czas. Jest to pompa z Alfy, możecie zobaczyć. Alfa Laval, czyli Delaval, wcześniejszy, no wcześniej nazwa, czyli Alfa Laval. No jeszcze ciepła po myciu. Ona jest duża, to tak szybko nie stygnie. No i dobra. Pojemność tego słoja, znaczy słoja, nie słoja, tej bańki pod spodem jest to 80 albo 90 litrów. W zupełności wystarcza, a dlatego to wystarcza, ponieważ rury, jakie mamy poprowadzone, są rury nadwymiarowe i do mleka, i do powietrza, więc to ciśnienie tak nie ginie, dlatego chciałem tak zrobić, bo tych rur mamy bardzo dużo, możecie zobaczyć nawet jak tutaj są te rury poprowadzone, o, tutaj tylko jest takie przejście między chlewami, o, tutaj jest kolano i tych rur jest naprawdę bardzo dużo i dlatego tego powietrza jest dużo w rurach, no i ono sobie nie ginie, a tutaj mam paszę, którą tu rozważam i daję do wozu, ale no to o tym będzie w następnym filmie, który nie wiem, może w sobotę nagram, nie, dzisiaj mamy piątek, a zobaczę, może jutro coś nagram z przygotowywania TMR-u dla krów. Dobra, ja się z wami żegnam, wieczorem dodam film, także widzimy się w następnym, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.